Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w takim bonusowym odcinku vloga poświęconym trochę kulisom może mojej pracy, ale dzisiaj będzie nie tylko mojej pracy, ale też pracy wielu innych redaktorów. Ten odcinek, ta cała jakby seria bonusowych odcinków jest dedykowana tym, którzy wspierają vloga na Patronite. Bardzo dziękuję za to wsparcie. Link można znaleźć poniżej, ale to dzisiaj jest mniej ważne. Dodam tylko jeszcze, że trochę zmieniłem progi i w jednym z progów można w zamian za wsparcie otrzymać właśnie taki blogowy kubek, z którego ja sobie tam właśnie coś, jakieś czaj popijam podczas pracy. To jest moje stanowisko pracy, możecie je znać właśnie z jednego z poprzednich odcinków. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak przebiega proces akredytacyjny, na przykład na wyścigi Formuły 1, ale nie tylko, bo z tymi akredytacjami od jakiegoś czasu, już prawie 10 lat mam do czynienia i kilka różnych serii, powiedzmy, czy wydarzeń sportowych zdążyłem przerobić. Pierwsze moje akredytacje nie są związane z motorsportem, bo to były akredytacje na mecze ekstraklasy, na mecze PGE, nie pamiętam jak się wtedy nazywało, w każdym razie Superligi Piłkarzy Ręcznych, były też na siatkówkę, no jako że dla portalu CK Sport piszę, tam właśnie zaczynałem, jeżeli chodzi o takie procesy akredytacyjne i no tam nie miałem akredytacji nigdy chyba stałej na żaden sezon, ale były akredytacje na pojedyncze wydarzenia. No i właśnie, co to są te akredytacje stałe, a co to są te akredytacje na pojedyncze wydarzenia? Generalnie akredytacja stała jest przyznawana jakiejś redakcji, zazwyczaj jest to akredytacja imienna, choć nie zawsze, na wszystkie mecze, na przykład ekstraklasy. W CK Sporcie pamiętam, że mieliśmy dwie takie akredytacje na dziennikarzy, plus chyba foto. No i na poszczególne mecze można jakby złożyć wniosek o dodatkową akredytację, jeżeli ktoś z tych, którzy mają stałe akredytacje, nie mogą przyjść, no to składa się taki wniosek odpowiednio wcześniej przed meczem, żeby taką akredytację sobie wyrobić. Odbiera się je w biurze prasowym zazwyczaj albo w jakimś tam punkcie kibica, zależy jak to jest rozwiązane, czy w kasie, tak jak było w przypadku Superligi i oczywiście zespołu Vive Kielce, wtedy nie pamiętam już jak się nazywał, chyba to były Vive Targi Kielce. Różnie są te procesy organizowane. Kiedyś na Koronie był to system raczej mailowy, potem weszły różne systemy. Generalnie dość wiele klubów i firm używa teraz Accredito. To jest taki system właśnie do akredytacji różnych dziennikarzy na różne wydarzenia. Zawsze są terminy przy składaniu akredytacji. Rzadko jest tak, no oczywiście, tutaj generalna zasada i w motorsporcie troszkę też tak jest. Jak jesteś dużym graczem, jak masz za sobą rzesze kibiców i ogromne zasięgi, to zawsze jest Ci łatwiej zdobyć taką akredytację i zawsze troszkę, gdy coś przegapisz, zapomnisz, o, to przymykają na to oko. Natomiast dla małych, za których ja się cały czas uważam, jeżeli chodzi o motorsport, no to trzeba się naprawdę tych stricte wyznaczonych reguł trzymać. No i mamy te akredytacje zazwyczaj na maila, trzeba w odpowiednim terminie wnioskować o taką akredytację, no i wnioski są rozpatrywane, akredytacja jest przyznawana lub nie. Myślę, że nie ma co mówić o innych dyscyplinach sportu, skupmy się na motorsporcie. Pierwsza akredytacja, jakie brałem na bloga, to był rok 2013 i rajd Polski w ERC. Trochę niepewnie wtedy się zabierałem za tą akredytację, na szczęście pomógł mi pewien fakt. Współpracowałem z organizatorami Rajdu Polski w promocji biletów na to wydarzenie. Robert Kubica miał wtedy przyjechać. Blog miał wtedy 2,5 roku, więc był dość młodym i te zasięgi, które są dzisiaj, w ogóle wtedy były jakieś kosmiczne. No ale już docierałem do jakiegoś tam grona osób, no i to zauważono, zaproponowano mi właśnie, że będę po prostu robił dla Was konkursy, w których można było wygrać wejściówki na Rajd Polski. Takie konkursy się odbywały, niektórzy odbierali osobiście w Mikołajkach, do niektórych były wysyłane te wejściówki. I wtedy, no już powiedzmy, że trochę mnie znano, więc akredytację składałem przez system taki PZMOT-u, powiedzmy, służący do akredytacji polskich wydarzeń. On jest cały czas jakby używany, są te same formularze, które ja używałem, które podpisywałem chyba 8 lat temu. Generalnie trzeba pobrać sobie taki formularz, tam są warunki otrzymania takiej akredytacji, jest regulamin, to wszystko trzeba podpisać, trzeba wypisać jaka to jest redakcja, jaki ma zasięg, gdzie działa, czy to jest prasa, telewizja, internet, radio itd., itd. Trzeba napisać, czy to jest drukowana, czy internetowa, no i dane redaktora naczelnego z pełnym adresem, z numerem kontaktowym, z adresem e-mail, tak żeby wszystko było jasne i czytelne, żeby wiadomo było, kto za danego dziennikarza odpowiada, bo
No zazwyczaj jest tak w prawie prasowym, że redaktor naczelny zbiera cięgi, jeżeli coś jakiś redaktor przeskrobie. Złożyłem tę akredytację, została mi ona na szczęście przyznana, bardzo się wtedy cieszyłem i to właśnie odbywało się tak mailowo. W 2014 roku już zaczęły się schody, ponieważ rajd Polski był rajdem Mistrzostw Świata. I wtedy takie zawody były akredytowane już przez FIA. Czyli z polskiej strony też były jakieś tam akredytacje, tyle że no, taki ktoś jak ja musiał złożyć tę akredytację przez system FIA. System FIA używany jest dla wszystkich mistrzowskich serii. Jest to system dość archaiczny, dość nieczytelny. Ja zawsze mówię, że to jest po to, żeby zniechęcić tych, którzy nie mają wystarczającej determinacji, żeby ubiegać się o taką akredytację. Trzeba się najpierw zalogować, założyć konto, potwierdzić adres e-mail, to konto jest weryfikowane. Gdy jest zatwierdzone, wtedy możemy składać na poszczególne wydarzenia. Wybieramy sobie czy to F1, czy WRC, czy jakieś inne mistrzostwa, WEC i tak dalej. Wybieramy sobie wydarzenie. Na to wydarzenie składamy wniosek o zatwierdzenie najpierw danej redakcji, danego portalu, medium po prostu, czy gazety, czy telewizji i tak dalej. Bardzo ważne jest rozróżnienie, czy to właśnie jesteśmy prasą pisaną, nazwijmy to tak ogólnie, czyli prasa, gazety i internet, czy jest to telewizja, bo zupełnie inne prawa i zupełnie inne obowiązki ciążą na tych, którzy się ubiegają o wideo, jest jeszcze akredytacja foto, to też jest zupełnie inna rzecz. No wiemy, że zarówno w WRC, jak i w F1, aby być foto, trzeba mieć doświadczenie, trzeba wiedzieć, gdzie stać, gdzie się poruszać, kogo zaczepiać, kiedy można robić zdjęcia, kiedy nie można robić zdjęć. Generalnie jest dużo tych zasad i po prostu przyznawane są one bardziej doświadczonym osobom. Natomiast jeżeli chodzi o portal, jest zasada, jedna osoba na redakcję może, oczywiście to jest w przypadku szaraczków, czyli takich jak blog, może wnioskować o tę akredytację. Terminy, jakie są wyznaczane przy tych wydarzeniach FIA, oczywiście im większa ranga wydarzenia, tym dłuższy termin, no są dość wczesne. Czyli zazwyczaj akredytacje kończą się miesiąc przed wydarzeniem. Trzeba się naprawdę orientować. Teraz składaliśmy wniosek o akredytację na testy w Barcelonie i wniosek trzeba było złożyć do 24 stycznia. Czy tam, no tak, wiem, że ten termin już został przedłużony. To też jest powszechna praktyka, że po prostu te terminy są dość wczesne. A potem, jeżeli nie było wystarczającego zainteresowania albo po prostu są jeszcze miejsca, te wnioski, te terminy są przesuwane. Czasem nawet są przesuwane na tydzień przed wydarzeniem. Niemniej lepiej złożyć wcześniej taki wniosek, żeby nie mieć potem po prostu spiny i kwasu, że tak powiem, że się nie zdążyło. Ja na jedne testy w Barcelonie przyznaję, no myślałem, że testy, no to spóźniłem się z takim wnioskiem i już nawet nie składałem, bo nie lubię się też prosić, nie lubię pisać maili i tak dalej, żeby łaskawie mi przyznano akredytację. Po prostu odpuściłem. Te terminy są dość wczesne. Chodzi o to, żeby w tym terminie zgłosić daną redakcję. Taki wniosek danej redakcji oczywiście zawiera drukowany cały wniosek, bo zawsze trzeba pamiętać o tym, że trzeba wydrukować wniosek i dziennikarz, przedstawiciel danej redakcji musi mieć ten wniosek osobiście podpisany przez redaktora naczelnego przy sobie w biurze akredytacyjnym. Nie wszyscy to sprawdzają, no ale takie są wymogi. Pamiętam kiedyś wysyłałem jednemu z redaktorów na następny dzień, jakby musiał mieć ten wniosek, bo wylatywał. I zapłaciłem za takiego kuriera z Poczty Polskiej, bo tylko taki miałem wybór, 60 zł z gwarancją dostarczenia do godziny 12 następnego dnia. To był jakiś kosmos. Kartkę papieru po prostu musiałem wysłać taką. Bo no, ja jestem raczej taki, że się trzymam. Jak ma być podpisane osobiście, to nie wysyłam żadnych faksymili czy skanów i tak dalej. Terminy są dość krótkie. I teraz jak przebiega weryfikacja redakcji? Generalnie te wszystkie zasady związane z wydarzeniami FIA są dość restrykcyjne. Jest bardzo wiele warunków, które trzeba spełnić. Redakcja czy portal, bo może skupmy się na portalu, z tym mam doświadczenie, jest oceniany pod bardzo wieloma względami. Przede wszystkim no, chodzi o liczbę czytelników, nakład. Trzeba wpisać zadeklarowaną, to jest potem jakoś tam pewnie weryfikowane. Dodatkowo dany redaktor, na którego się wnioskuje, to już jest późniejsza procedura, no ale musi być wpisany w zakładce kontakt, w liście redaktorów, jakieś tam bio powinno być o nim. Kiedyś były jeszcze takie zasady, nie wiem czy one nadal są, że na stronie głównej powinien być formularz kontaktowy na danej stronie, powinny być wszystkie dane kontaktowe. Oczywiście strona taka jest sprawdzana pod
pod względem zgodności z prawami autorskimi, sprawdzana jest w ogóle też tematyka danej strony, bo jeżeli powiedzmy, że nakład jest mały, no to musi być to stricte tematyka związana z danym wydarzeniem. Jeżeli na przykład Onet leci sobie na F1, no to oni dostaną akredytację, ponieważ mają ogromne zasięgi ogólne, a to, że F1 nie jest ich głównym zajęciem, to nic nie szkodzi, bo po prostu chodzi o promocję sportu. Strona jest sprawdzana pod wszystkimi względami. No to od razu przytoczę Wam niedawny przykład, który miałem na Grand Prix Abu Dhabi. To była nasza trzeci wniosek akredytacyjny w 2019 roku. Bardzo długo nie przychodziło potwierdzenie takiego wniosku. I tam w systemie, ten system jest naprawdę bardzo skomplikowany. Trzeba oprócz tego wysłania zgłoszenia na dany event, trzeba też wpisać te wszystkie dane, trzeba zatwierdzić wszystkie regulaminy, trzeba potwierdzić adres e-mail. Za każdym razem, gdy się potwierdza ten adres e-mail, przychodzi na niego taka prośba o confirmation letter i editor's letter. W każdym razie trzeba wysłać taki w PDF-ie taki list podpisany czy zeskanowany z prośbą taką oficjalną, że składam wniosek o akredytację na to i na to wydarzenie odbywające się wtedy i wtedy na taką i taką redakcję. Zaświadczam, że nie wnioskowałem za pomocą innych źródeł o przyznanie akredytacji na to wydarzenie. Trzeba napisać, kto ma reprezentować, trzeba wypisać listę jego ostatnich artykułów na danej stronie, trzeba jakieś tam podać informacje o nim, trzeba się podpisać, no i taki skan się wysyła. Wtedy mamy taki status pending w tym systemie akredytacyjnym. Naprawdę, żeby do tego dojść, teraz to trochę poprawili, ale kiedyś, jak składałem te wnioski na WRC, to była naprawdę masakra. To jest wszystko sprawdzane, redakcja jest sprawdzana. No i teraz ten przykład z Abu Dhabi. Długo nie przychodziło powiadomienie. Miałem już sygnały, że ludzie czekali na przykład na Węgry i dostawali powiadomienie w środę przed rozpoczęciem Grand Prix. Na Abu Dhabi my dostaliśmy chyba w poniedziałek przed rozpoczęciem Grand Prix, no a wiadomo. Trzeba wcześniej zabukować bilety, hotel i tak dalej, i tak dalej. No ale uznaliśmy, że dostaniemy, więc wszystko już było przygotowane. Iwona poleciała ostatecznie i świetną robotę na miejscu zrobiła. Ale otrzymaliśmy takie prośbę o poprawę na stronie. Czyli dopatrzyli się na stronie czegoś, co być nie powinno. A strona jest naprawdę badana pod względem zgodności z prawami FOM i tak dalej, żeby to wszystko, żeby nie było żadnych kradzieży praw autorskich i tak dalej. No i przyczepiono się do nas i uwaga, o co? To mnie bardzo, bardzo zdziwiło i bardzo rozśmieszyło. Prezentowałem dla Was, czy przedstawiałem, mogliście uczestniczyć w lidze GP Predictor na blogu oraz w lidze naszej blogowej lidze, w oficjalnej lidze Fantasy F1 na stronie f1.com. I ja to na mojej stronie, na blogu nazwałem po prostu Fantasy F1. No i właśnie o to się przyczepiono, że to nie powinna być taka nazwa naszej ligi Fantasy, bo oni mają taką ligę Fantasy swoją, więc czemu my takiej nazwy używamy i żebyśmy to zmienili. No ja oczywiście zacząłem zmieniać, ale tak sobie myślę, no chwila, to jest przecież jakby blogowa liga Fantasy w waszej oficjalnej lidze F1. Zmieniłem to mimo wszystko, ale też napisałem w tym wyjaśnieniu, że wszystko zostało poprawione, że zmieniłem tę nazwę, ale proszę zauważyć, że to jest liga nasza, naszych czytelników, mająca 2000 graczy w waszej oficjalnej lidze Fantasy F1. No, myślę, że to tam po prostu ktoś, kto spoglądał stronę, nie spojrzał dokładnie, że to chodzi o naszą ligę w ich lidze, czy w ich zabawie, w ich grze. Niemniej rzeczywiście to zmieniłem. No i po zmianie oczywiście został od razu ten reprezentatyw zatwierdzony. To jest właśnie kolejny aspekt tego składania wniosku. Gdy dostanie się już, gdy złoży się w wyznaczonym terminie wniosek o przyznanie akredytacji dla redakcji, wówczas składa się, dodaje się reprezentanta po prostu na to wydarzenie. Taki reprezentant też jest sprawdzany na podstawie tego listu, o którym Wam wcześniej mówiłem. Tam są linki do jego tekstów, tam jest sprawdzane, czy on widnieje na stronie rzeczywiście, czy to nie jest po prostu jakaś martwa duszyczka, a takich próśb o akredytację od osób, które nie są związane z blogiem zupełnie, od po prostu znajomych, mam naprawdę sporo. No mówią, weź załatw akredytację. Ja jestem taki, niestety, taki prawilny chłopak i tak staram się wszystko robić zgodnie z literą.
I zawsze mówię, no wiesz, ale to są wymogi, ja przedstawiam list, w którym zatwierdzam, że ty jesteś redaktorem bloga, że tworzysz treści i tak dalej, dlatego zawsze tych, którzy chcą akredytacji, z którymi już współpracuję, mówię, proszę im po prostu, tak jak Agata, czy tak jak Iwona pisały teksty, jeździły na konferencje, proszę, żeby umieszczały jakieś teksty, żebym ja miał podkładkę, proszę, to jest tekst tej osoby, ona była tu i tu, przeprowadziła na przykład wywiad z tą i tą osobą, ok, wszystko jest w porządku. Więc ja zawsze na takie prośby, ej, weź załatw tą akredytację, przecież wejdę sobie do padoku, zawsze niestety odmawiam. I to jest kolejna rzecz, którą warto poruszyć. Te akredytacje naprawdę mają wyznaczone miejsca, w których można się poruszać. Pamiętam na meczach na przykład piłki ręcznej, to jest fajnie, na Lidze Mistrzów piłki ręcznej, to jest fajnie określone na takiej plakietce, którą się dostaje, są wyznaczone strefy i mamy literkę przy swoim nazwisku, że na przykład jesteśmy strefa C, czyli że możemy wchodzić do Mix Zone, że możemy wchodzić do biura prasowego, że możemy wchodzić do trybuny prasowej, ale już na przykład na parkiet nie możemy wejść, do strefy telewizyjnej też nie możemy wejść, do szatni też nie możemy wejść i tak dalej, i tak dalej. Na meczach Superligi to i do szatni się czasem wchodziło. I właśnie to jest tak, że są ściśle określone punkty, w których można się poruszać. Są takie akredytacje łączone, że foto i dziennikarz, ale wtedy trzeba tam udowadniać, że się robiło jakieś zdjęcia rzeczywiście. Niektórzy z polskich redakcji to mają. Niemniej, no, zawsze gdy opowiadam komuś, bo wówczas niektórzy myślą, że taka akredytacja to uprawnia do wszystkiego. Po prostu można pójść sobie do garażu Ferrari i sobie tam pogadać z Sebastianem Vettelem. No nie, tak nie jest. Też ta akredytacja zwykła dziennikarska nie uprawnia do wejścia do padoku, czyli tej strefy przed garażami. Podczas weekendu wyścigowego można oczywiście za garażami robić wywiady, można na zaproszenie danego zespołu pójść i porozmawiać z kierowcą, uczestniczyć w konferencjach prasowych, w sali konferencyjnej można siedzieć w biurze prasowym, no i generalnie te wszystkie przywileje. Więc to są takie naprawdę dość trudne warunki, dość restrykcyjne warunki, trzeba się tego przestrzegać, żeby też potem akredytacji nie stracić. Też ja jako wysyłający kogoś nie mogę, na przykład Iwona wyśle mi jakiś filmik z padoku, czy tam z garaży, nie mogę tego filmiku opublikować, ponieważ nie mam zgody wideo na dane wydarzenie. Formuła 1 jest takim najbardziej rozwiniętym akredytacją, jeżeli chodzi o sposób zdobywania i o restrykcje, z jakimi się spotkałem. Różnie to bywa. Czasem jest luźniej, czasem mniej. Też zależy dużo od kraju, gdzie się pojedzie. Myślę, że we Włoszech da się wiele więcej załatwić niż na przykład w Abu Zabi. Ale trzeba po prostu uważać i ściśle stosować się do tych wszystkich wytycznych. Jeszcze takich kilka ciekawostek związanych z tymi akredytacjami. Gdy jeszcze pracowałem w takich normalnych mediach, powiedzmy, to śmialiśmy się, że nawet w takim małym mieście jak Kielce, to znając wszystkie terminy akredytacji, terminy konferencji prasowych i tak dalej, można się naprawdę całkiem spoko najeść i nie chodzić głodnym, nie trzeba mieć obiadu, bo tu pójdzie się na konferencję, to się zje jakieś śniadanko i tak dalej. Kiedyś to jeszcze było fajniejsze, wydaje mi się, teraz wszędzie jest ten catering z jakimiś takimi badziewnymi ciasteczkami, więc no, człowiek prędzej cukrzycy dostanie, niż się czegoś naje, ale naprawdę bywały konferencje, na których było przepyszne jedzenie i na których można się było rzeczywiście najeść. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem i fanem takiego najadania się, napychania na konferencjach, bo zawsze się po prostu wstydziłem. Ten wstyd jeszcze jakoś tam mi nie wyszedł ze mnie. Krępowałem się, natomiast no, są tacy, którzy po prostu od razu idą do stołu, do bufetu. Jak mówiłem, te bufety są różne. Bywają krewetki i wino, jak na konferencji jednego z partnerów Williamsa w 2018 roku. A bywają po prostu suche ciasteczka i woda. Ale to jest jakby no, dodatkowy element, to chodzi o to, żebyśmy nie byli głodni, gdy konferencja się na przykład przedłuża i dla mnie to nigdy nie było problemem. Natomiast są też konferencje, na które można po prostu wejść, czy to, no bo jest wolny dostęp, ale zazwyczaj one są organizowane przez mniejsze podmioty, tak to powiedzmy, czy bardziej otwarte podmioty. Natomiast na przykład taka konferencja PKN Orlen, jak się odbywa, jak można uzyskać zaproszenie, no po prostu trzeba dostać to zaproszenie fizycznie na maila,
fizycznie na maila. Na maila można, jeżeli się nie dostało, zadzwonić do biura prasowego, czy napisać i poprosić o taką akredytację, jeżeli się spełnia warunki, czy po prostu jeżeli panie z obsługi są miłe, to można to oczywiście wywalczyć. Czasem obsługują to rzecznicy prasowi, czasem są po prostu firmy eventowe, stricte do tego powołane, ale ja mam doświadczenie, że te firmy eventowe czasem nie do końca ogarniają, kogo trzeba zaprosić, a kogo nie. Absolutnie nie mówię tu na moim przykładzie, bo ja jakoś zawsze dostaję te zaproszenia, natomiast było kilka dużych redakcji, które powinny mieć zaproszenia, a nie dostały podczas konferencji. Tutaj już nie wymieniam, jaka to była nazwa, bo to było tam kilka lat temu. Generalnie dużo zależy od tego, o jakie wydarzenie chodzi. Im większa skala, tym o taką akredytację, o takie zaproszenie trudniej. Patrzę, czy jeszcze miałem wam o czymś powiedzieć, ale a jednak o czymś zapomniałem. Czy zdarzyło się, że nie dostałem akredytacji? Tak, zdarzyło się. Na rajd rzeszowski to był chyba. To było, to śmiesznie wyszło, bo to była... Robert wtedy jeździł w WRC i ja składałem regularnie wnioski na WRC i dostawaliśmy zawsze akredytację. Z Formuły też zawsze udawało się dostawać tę akredytację. Natomiast właśnie wtedy na rajd rzeszowski, pamiętam, to było tuż po tym, jak dostaliśmy akredytację na jakiś rajd WRC. Ja jednocześnie zgłosił się do mnie fotograf, który chciał tam robić zdjęcia. Ja postanowiłem, że okej, zrobię w takim razie galerię z tego rajdu, taką mini relację. To było chyba jeszcze wtedy na starym systemie relacji live. I mówię, dobra, złożymy wniosek, zobaczymy. I pamiętam właśnie wtedy, że chyba dzień po tym, jak dostałem akredytację na rajd WRC, odmówiono mi akredytacji na rajd rzeszowski. Gdzieś tam niestety, to jeszcze wtedy byłem głupi i młody, napisałem o tym na Facebooku, że tutaj mama akredytacji na WRC, a tutaj na rzeszowski nie dostaje. Jakiś tam mem się z tego zrobił, widziałem, że na demotywatorach właśnie było, że to taka antypromocja polskiego sportu. Ja mówię, żałuję tego, że wtedy jakoś to podważyłem, bo każde wydarzenie ma prawo odmówić akredytacji, choćby z tego powodu, że się nie lubi redaktora i tutaj nikt nie powinien mieć o to pretensji, bo to zarządzający daną imprezą decyduje o tym, kto dostaje akredytację. Niemniej jakiś wtedy ten kontrast mnie tak uderzył i postanowiłem wyładować emocje niepotrzebnie. Że właśnie taka sytuacja się zdarzyła. Teraz na rajd Polski, teraz już to taka ciekawostka, dyrektorem właśnie odpowiadającym za akredytację przy rajdach RSMP jest pan Andrzej Borowczyk i on udziela tych akredytacji. Tam właśnie za pierwszym razem, gdy został właśnie tym dyrektorem, zapytał mnie, panie Mateuszu, a czy będzie pan relacjonował ten rajd, żeby to nie była tylko pusta akredytacja. I właśnie zapewniłem go, że tak, oczywiście. I zawsze robię taką galerię z rajdu, gdy mamy fotografa jako blok na danym rajdzie RSMP. Zawsze staram się coś tam napisać, kto wygrał i jak przebiegała rywalizacja. Więc jakby już mamy sztamę z RSMP, ale to chyba to jest tak, że każdy rajd sam zarządza i tutaj nie mam do nikogo pretensji, że te, jakby teraz już z perspektywy, że ktoś nie znał po prostu jakiegoś tam bloga o Robercie Kubicy. Choć przyznam, że już wtedy rozszerzałem działalność bloga na też inne dyscypliny. Jest dużo smaczków z takiego życia dziennikarskiego, również związanego z Formułą 1, motorsportem, o których można by naprawdę dużo gadać, ale jeżeli po prostu znajdę jakiś taki temat, to nakręcę kolejny odcinek w podziękowaniu za Wasze wsparcie, za to, że oglądacie też, czy że wspieracie na Patronite. Myślę, że coś tam z tego da się jakiś ciekawostek wycisnąć, jeżeli chodzi o takie codzienne i papierkowe też życie przy prowadzeniu na przykład portalu internetowego. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!